Witajcie kochani, ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest nasze kolejne cotygodniowe spotkanie zatytułowane Okiem Owcy. Koszula, tak jak obiecałem, cały czas ma nam przypominać o wakacjach, natomiast pogoda na zewnątrz absolutnie nie sprzyja takiemu, więc dzisiaj takie troszeczkę połączenie, bo wrzesień taki trochę jest. Mamy trochę wspomnień z lata i mamy w perspektywie nadchodzącą zimę. Więc tak troszeczkę niepoważnie, ale w poważnym temacie. Dzisiaj temat, z którym noszę się już od jakiegoś czasu, ale temat, który jakoś jeszcze czuję w powijakach, jeszcze dużo rzeczy do odkrycia przede mną. Temat tego roli dziecka, temat tego, kim są nasze dzieci, jaka jest ich rola. I jak mamy je traktować? I przede wszystkim, jak mamy je traktować w Kościele? Czy one są poważne? I możemy je postawić, żeby nawiązały swoją własną relację z Bogiem? I pozwolić im kroczyć w tej relacji, takiej jaka jest? Czy one mają, czy one są po prostu niepoważne i głupie, i infantylne, i mają się nas słuchać, siedzieć cicho i czekać na swój czas w życiu? Poszukałem troszeczkę w Piśmie Świętym i dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię ze Starego Testamentu, historię, która o młodym Samuelu z Księgi Samuela, która jest w Starym Testamencie właśnie. Ale zanim, sięgnijmy do Ewangelii. W wszystkich trzech synoptycznych, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza, Ewangeliach jest historia, jak ludzie przynoszą do Jezusa dzieci, żeby je błogosławił, lub dzieci znajdują się wokół Jezusa. I uczniowie surowo je karcą. Nie chcą, żeby dzieci były wkoło Jezusa. I to jest tak, 19 rozdział Mateusza, 10 rozdział Marka i 18 rozdział Łukasza. I w Marku ta historia brzmi tak. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Mateusz w 18 rozdziale dalej pisze tak: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie odmienicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. W Marek 9 rozdział. Pan Jezus mówi, tam była sprzeczka, kto ma być największy w Królestwie Bożym. Pan Jezus mówi: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni, niech będzie sługą, i stawia dziecko i mówi: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. To samo w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, tu wracam do tego rozdziału często, Pan Jezus mówi: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Jest taka też fajna historia w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. To jest zaraz po tym, jak Pan Jezus wjechał uroczyście na osiołku do Jerozolimy, tam kładli gałązki palmowe, płaszcze i inne zioła i przywitali Jezusa jako króla. I Pan Jezus jest w świątyni. I w tej świątyni Pan Jezus wchodzi do świątyni, podchodzą do Niego niewidomi, chromi, i On ich uzdrawia. Lecz arcykapłani uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i rzekli do Niego: słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: tak jest. Czyż nie czytaliście? I tu powołuje się na psalm 8. Z ust niemowląt i z sących zgotowałeś sobie chwałę.
W 11 rozdziale Mateusza Pan Jezus mówi: modli się. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. My tu mamy słowo prostaczkom. Natomiast po grecku to słowo jest nepios, a nepios oznacza też małe dzieci. Czyli wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te wszystkie mądre rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je małym dzieciom. Tak, Ojcze, mówi Jezus, gdyż takie było Twoje upodobanie. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale jest generalnie to samo. W pierwszym liście święty Piotr apostoł w 2 rozdziale pisze tak. Jako niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki temu wzrastali ku zbawieniu. A święty Paweł w liście do Koryntian pierwszym pisze: bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. My wszyscy mamy generalnie autorytet Bożego dziecka. Święty Jan rozpoczyna swoją Ewangelię i mówi o tym, że Słowo przyszło na świat. I mówi, że wszystkim, którzy przyjęli to Słowo, ono dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. W liście do Rzymian święty Paweł pisze w 8 rozdziale, że wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, bo otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym możemy mówić Abba, Ojcze, możemy mówić do naszego wielkiego Boga, Tatusiu. Bo ten Duch wspiera nas od środka, tak, że jesteśmy Bożymi dziećmi. W liście do Galatów pisze Paweł w 3 rozdziale: wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. I w 4 rozdziale do Galatów pisze: na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, jesteś synem. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale Pan Jezus tak się modli. Mówi: Abba, Ojcze, jeśli to jest możliwe, zabierz ten kielich. To jest jego modlitwa z Ogrójca. Czyli my możemy zwracać się do Boga, tak jak Jezus. I święty Jan w swoim liście pierwszym, w 3 rozdziale pisze: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. I jeszcze na koniec Paweł w liście do Efezjan pisze: bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Pięknie, prawda? Dzieci były ważne już w Starym Testamencie. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 i w 11 rozdziale, kiedy jest prawo miłości Boga, że mamy kochać Boga z całego serca, z całej siły, ze wszystkich sił, tak? I o tym prawie pisze Księga Powtórzonego Prawa. Mówi: wpoisz to prawo swoim synom albo nauczysz tego prawa waszych dzieci. Wróg, nasz nieprzyjaciel, szatan, strasznie boi się dzieci. W Księdze Wyjścia, tak, przez Faraona wlewa w serce Faraona lęk i Faraon wydaje prawo, żeby wszystkich narodzonych chłopców hebrajskich wrzucać do rzeki. Wiemy, że Mojżesz w sposób cudowny uratował się. Został wrzucony do rzeki, ale w koszyku. I wyłowiła go córka Faraona. Czyli Faraon chce zabić wszystkich chłopców. I to samo w Ewangelii Marka. Król Herod chce zabić wszystkich chłopców. Zabija wszystkich chłopców w Betlejem. Tak? Władcy, którzy są pod wpływem złego ducha, boją się dzieci. Bo wiedzą, że w dzieciach jest autorytet, że przez dzieci może działać Bóg. I zanim do księgi Samuela, jeszcze krótka historia z Ewangelii Łukasza, której nie może zabraknąć, bo Pan Jezus też był dzieckiem. Też był dzieckiem. I Łukasz o Panu Jezusie pisze po tym, jak został pobłogosławiony w świątyni, jak został zaniesiony do świątyni, żeby był oddany Bogu w 8 dniu, to
Łukasz pisze, że dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I taka jeszcze kolejna opowieść. Jak Pan Jezus miał 12 lat, już był takim chłopcem, takim podrostkiem, powiedzielibyśmy. I zgubił się rodzicom. Znaczy on się nie zgubił, to rodzice myśleli, że go zgubili, bo został w świątyni i nauczał mądrych. Mówił takie mądre rzeczy, że wszyscy byli zdumieni. A rodzice znaleźli go dopiero po 3 lat. I mama mówi do niego, synu, czemuś tam to uczynił? On mówi, a czemuż nie miałbym być w tym, co należy do mojego ojca? A potem zrozumiał. I poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. I czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Czyli dużo jest opowieści o dzieciach i duża jest rola dziecka. Ale czy Pan Bóg może mówić do dzieci? Posłuchajmy historii z Księgi Samuela. To jest pierwsza Księga Samuela. Właściwie od samego początku. To są pierwsze 3 rozdziały. Ja troszeczkę przeskoczę, bo samo sedno opowieści jest w 3. Ale skąd się wziął Samuel? Było takie małżeństwo. Była Anna i był Elihu. I oni nie mogli mieć dzieci, bo Anna była bezpłodna. I Anna poszła do świątyni i modliła się o dziecko. I modliła się o to, żeby Bóg zechciał obdarzyć ją synem. I modliła się z taką pasją i z takim oddaniem. I powiedziała Bogu, jeżeli Ty obdarzysz swoją służebnicę synem, to ja oddam go Panu na zawsze. I modliła się tak, że kapłan Heli, który wtedy posługiwał w świątyni, pomyślał, że ona jest pijana i podszedł do niej i mówi, przyjdź tutaj i się pomódl, jak wytrzeźwiejesz. Ona mówi, nie, ja nie jestem pijana. Ja tak bardzo chcę mieć dziecko i powiedziałam, że jak Bóg da mi dziecko, to go oddam, przyprowadzę go do świątyni. I Anna poczęła syna i nazwała go imieniem Samuel. Gdyż to Samuel znaczy uprosiłam go u Pana. I po tym, jak Samuel się urodził, to postanowiła, że kiedy przestanie karmić chłopca, zaprowadzi go do Shilo, do świątyni, czy nie do świątyni, do miejsca, gdzie jest taka świątynia, jeszcze przed świątynią jerozolimską, gdzie jest Arka Przymierza. I przedstawi go Panu, żeby został w tej świątyni. I tak też zrobiła. Zaprowadziła go do Helego i zostawiła go. A młody Samuel służył Panu pod opieką kapłana Helego. A Pan obdarzył Annę swoją łaską. Urodziła jeszcze 3 synów i 2 córki. To jest takie piękne zdanie. Tymczasem mały Samuel dorastał w obecności Pana. I to jest takie moje marzenie, żebyśmy mieli świadomość tego, że Bóg traktuje nasze dzieci zupełnie poważnie. Że Bóg daje naszym dzieciom sny, daje naszym dzieciom wizję, daje naszym dzieciom taką szczególną wrażliwość na swoją obecność. I w zasadzie to nie nasze dzieci muszą uczyć się od nas, jak zachowywać się w obecności Bożej. To według tego, co przeczytałem wcześniej z Ewangelii, to my powinniśmy uczyć się, jak zachowywać się w Bożej obecności od naszych dzieci. Ale wróćmy do historii młodego Samuela. Więc młody Samuel, tak się zaczyna 3 rozdział, służył Panu pod opieką Helego. I w tych czasach Pan Bóg rzadko przemawiał, a jeszcze rzadziej objawiał się w wizjach. I Heli już był starszy i Samuel spał. Było to w świątyni w pobliżu Arki Bożej. Przed świtaniem, gdy lampa świątyni paliła się jeszcze, Pan zawołał Samuela, on odpowiedział, oto jestem. Pobiegł do Helego i powiedział, wołałeś mnie, oto jestem. Rzekł mu, nie wołałem cię, wracaj i śpi. Poszedł i ułożył się do snu. A Pan znowu zawołał Samuela.
Więc Samuel poszedł do Helego i rzekł: wołałeś mnie, oto jestem. Ten odrzekł: nie wołałem cię, mój synu, wracaj i śpi. A Samuel jeszcze nie znał Pana, bo jeszcze Pan mu się nie objawiał. I po raz trzeci zawołał go Pan. Samuel wstał więc, poszedł do Helego i powiedział: wołałeś mnie, oto jestem. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc do Samuela: idź i połóż się spać. A jeśli zdarzy się, że cię znów zawoła, wtedy odpowiesz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Samuel więc poszedł i położył się spać na swoim posłaniu. Wtedy Pan przyszedł, stanął i zawołał tak jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. Samuel odrzekł: mów, bo sługa twój słucha. I Bóg przedstawia mu bardzo trudne przesłanie do przekazania Helemu. Bo chociaż Heli był prawy i był dobrym kapłanem, to jego synowie już tacy nie byli. Jego synowie byli bardzo niewierni Bogu i robili dużo rzeczy, które się Panu Bogu nie podobały. I Pan Bóg ostrzegł Helego, przez proroka. Oj, nie pamiętam, jak on się nazywał. To nieistotne. Pan Bóg ostrzegł wcześniej, ale Heli to zignorował troszeczkę. I Bóg przyszedł do małego chłopca, żeby przedstawić mu trudne proroctwo, że Helego i jego ród spotka duża kara za to, że nie są wierni. I w nagrodę, i Heli usłyszał tą historię od Samuela. I w nagrodę za swoją wierność, za jego wierność, Bóg obdarzył Samuela czymś takim, że wszystko, co powiedział, spełniało się. Także wszyscy Izraelici poznali, że Samuel jest wiarygodny jako Boży prorok. I to Samuel namaścił króla Dawida. On go znalazł jako chłopca, którego nikt nie poważał. I on go namaścił już jako dorosły prorok. Kochani, tak jak mówiłem, Bóg traktuje nasze dzieci poważnie. Bóg mówi do naszych dzieci. One słyszą Jego głos. Być może słyszą Go jeszcze wyraźniej, niż my Go słyszymy. Widzą Go wyraźniej, niż my Go widzimy. To nie jest to, że one są głupie. Jeszcze muszą się nauczyć, a może wcale nie muszą się niczego nauczyć. Pozwólmy im się rozwijać w wierze, w ich rytmie. Pozwólmy im, podprowadzajmy je do Boga. Dajmy im zachowywać się w wolności na naszych spotkaniach, naszych adoracjach, naszych modlitwach. Pozwólmy im uwielbiać Boga. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby dotykał nasze dzieci. Ja słyszałem o takich wspólnotach, gdzie są posługi dla dzieci prowadzone przez dzieci, gdzie ośmiolatek prowadzi spotkanie dla innych ośmiolatków, którzy prorokują, którzy modlą się o uzdrowienia, że mają wizje, mają sny. Bóg do nich mówi o bardzo ważnych rzeczach. Tak? Ksiądz Jan Bosko ze swoimi chłopcami. Oni też mieli po kilkanaście lat. I słyszeli Boga, i mieli wizję, widzieli niebo, widzieli piekło, widzieli rzeczy duchowe. Nie ignorujmy naszych dzieci. Prowadźmy je do Boga i pozwólmy im być sobą. To nie jest
niegrzeczność. Dajmy im zachowywać się w sposób swobodny. Stwórzmy im w kościele, pozwólmy, żeby miały miejsce w kościele. A nie mówię w kościele w czasie mszy świętej, ale w kościele jako wspólnocie. Żeby miały miejsce swobodnego rozwoju. Żeby to nie były tylko gry, zabawy. Żeby to nie były, żeby to nie było kopanie w piłkę po prostu gdzieś poza. No po prostu cały rozwój ministrantów na przykład, nie? To jest kopanie w piłkę z księdzem. Fajne, miłe, przyjemne, nie? Ale gdzie jest taki rozwój duchowy? Takie miejsce, gdzie dziecko może wzrastać. To samo w naszych rodzinach. To nie ma być tylko wpajanie postawy, po prostu klęczymy teraz, modlimy się tutaj sztywno, naklęcząco i mówimy konkretne modlitwy. Jak się nie nauczysz konkretnej modlitwy, to Pan Bóg cię nie wysłucha. A może to dziecko potrafi się modlić własnymi słowami. A może ono cię czegoś nauczy. A może ty, obserwując, jak dziecko zachowuje się do Boga, nauczysz się czegoś. Albo przypomnisz sobie coś, o czym już dawno zapomniałaś, zapomniałeś. Uczmy się od naszych dzieci. Modlitwy, wrażliwości, otwartości. Bo Bóg zakrył swoje prawdy przed mądrymi, a objawił je małym dzieciom. I my musimy stać się jak małe dzieci, żeby pójść do nieba, albo żeby mieć niebo już tu na ziemi. Rozważmy to. Ja mówię, ja nie mam tego tematu jeszcze w 100% rozpracowanego, nie? Myślę, że żadnego nie mam i nie będę miał. Bo nasze życie wiary jest taką drogą, która się cały czas rozwija i nigdy się nie skończy, nawet w niebie się nie skończy, nie? Traktujmy poważnie nasze dzieci i dajmy im obszar, dajmy im, proszę, możliwość bycia z Bogiem, przy Bogu. Dajmy im taką swobodę. To jest o tyle ważne, że jeśli nie, to zły się nimi zajmie. Bo on nie ma względów. Nie ma taryfy ulgowej dla dzieci. Prowadźmy nasze dzieci do Boga. Ale nie po to, żeby nauczyły się karności jakiejś, bycia cicho po prostu. Bycia, jeżeli Kościół, tak, jeżeli bycie z Bogiem będzie się kojarzyło dziecku tylko z dyscypliną, z karnością, z karami, z siedzeniem cicho i niebyciem sobą, no to jakie to będzie skojarzenie? Myślicie, że czemu 3/4 młodzieży, jak już tylko może, to pryska z kościoła tak daleko, jak to tylko możliwe? Bo nie dostali miejsca, gdzie mogliby spotkać się z Bogiem. Tak, dostali naukę, dostali pewien schemat, w którym muszą działać. Nigdy mnie pokazał, że może być inaczej. Nigdy mnie pokazał, że Bóg jest żywy, prawdziwy, działa, mówi, uzdrawia i chce i pragnie mieć żywy kontakt z tym właśnie młodym człowiekiem. To jest nasze zadanie jako rodziców. Nigdy nie stanąć w takiej pozycji osoby, która wie wszystko, która już zrozumiała całą wiarę, zrozumiała Boga i teraz musi to, co... No gdzie? No? Co myśmy zrozumieli? Co my wiemy o Bogu? Co my wiemy o Jego planie? Co my nawet wiemy o tym, jaki ma plan na nasze dziecko? Bo ma. Nasze dziecko nie jest nasze, bo jest Boga. Tak jak Samuel był Boga. Tym miłym akcentem zakończymy nasz film dzisiejszy. Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Pamiętajcie, żeby dać tą łapkę w górę, czy tam łapkę w dół, tam dowolnie, jak,
jak chcecie. Poślijcie ten film znajomym. I do zobaczenia, daj Boże, już za tydzień. Wszystkiego dobrego, niech nam Pan Bóg błogosławi. Trzymajcie się, z Bogiem. Pa, pa, pa.